Halo, dzień dobry. Właśnie kupiłam tabletki piorące OMO. Słyszałam o ich niezwykłej sile, czy to prawda? Tak, rzeczywiście są wyjątkowo skuteczne. Bez problemu usuwają wszelkie plamy. Nawet te uporczywe na ubraniach z bawełny? Tak, dzięki unikalnej siateczce tabletki piorące OMO są rozprowadzane równomiernie po całym praniu. A jedwab? Czy można prać jedwab? Rzeczy z jedwabiu radzę prać ręcznie. Rozumiem. Tak, tak, to też. OMO wie, co robi. Przy każdym rozruchu zimnego silnika mija chwila, zanim olej zacznie go w pełni chronić. Przez kilka krytycznych sekund metal trze o metal, trwale niszcząc twój silnik. Nowy Castrol GTX Magnat rozwiązał ten problem. Dzięki unikalnemu przyciąganiu molekularnemu przywiera jak magnes do metalowych części silnika, zmniejszając jego zużycie 4 razy skuteczniej niż inne wiodące oleje. Castrol GTX Magnatek. Najlepsza ochrona silnika. Gotta go. I hope you're ready, 'cause take a look outside. Don't mind the weather, girl. Let's take a ride. Get away. We'll leave the city folk. They'll have to stay. Don't have to pack a book. Just get away. If you get away. Przyjemność to Astra. Niedroga. Odpowiedź C. Minotaura. Zaznacz odpowiedź A. Lech Wałęsa. Cokolwiek miałoby być mimo dalej. Mimo tych wątpliwości. Bukiem jęczmy wraz twarzy może być, nie? To, co nas podnieca, to jest kasa i seks. 125 tysięcy! Ale odwołuję. Będziesz z nami w następnych milionerach? Oczywiście. Oczywiście, na pewno będzie. Milionerzy. Dziś o 19.35. Program sponsoruje producent naturalnej wody mineralnej Arctic. Aż dwie osoby będą musiały opuścić dom wielkiego brata. Jeden ze starych mieszkańców, Janusz lub Grzegorz. I jedna z osób, które wprowadziły się w ubiegłym tygodniu, Patrycja albo Wojtek. Jaki będzie wyrok telewizów? Jakie pożegnanie przygotują odchodzącej dwójce pozostali mieszkańcy? Zobacz to na żywo. Big Brother Ring. Dziś o 20.25. Zdążymy? Chyba, że z prędkością ponad dźwiękową. Długo jeszcze? Coś ty się tak przyczepił do tych pieniędzy. Ty! Bo ci klisza pęk! Nie widziała pani tych kopret. Z pieniędzmi na pielgrzymkę. Miasteczko. Jutro o 21.40. Magda Wstrzyńska i Jan Wieczorkowski. Nieprzygotowana do odpowiedzi czarowała nauczycieli. Na przykład z dużym wdziękiem w kółko powtarzała to samo zdanie na kilka sposobów. Z czym kojarzy mi się szkoła? Mi się kojarzy z długopisem, który mi kolega wbijał na przykład na lekcji. Wytrzymaj. Sandra Walter wyciąga z nich najbardziej niesamowite wspomnienia. Ananasy z mojej klasy. We wtorek o 16.15. Pojawiły się nowe poszlaki w sprawie dwóch policjantów odsiadujących wyrok za morderstwo. Tango i Cash zostali skazani za zabójstwo członka mafii. Arestowano ich na miejscu zbrodni. Dowodem w sprawie była taśma z rejestrowanymi rozmowami policjantów. Adwokat zakwestionował jej wiarygodność. Podejrzewa, że istnieje druga taśma z autentycznym nagraniem rozmów skazanych. Telewizja TVN i policja poszukują takiej kasety magnetofonowej. Bierzemy pod uwagę każdą sugestię dotyczącą miejsca przechowywania taśmy lub osób, które mogą być w jej posiadaniu. Prosimy o zgłaszanie wszelkich informacji drogą elektroniczną na adres tangoicash@tvn.pl. Powtarzam, tangoicash@tvn.pl. Być może dzięki Państwa pomocy znani policjanci zostaną oczyszczeni z zarzutów i powrócą do swoich codziennych obowiązków. Sylwester Stallone i Kurt Russell jako Tango i Cash. W piątek o 21.40. Wszystkich ludzi.
Chcę, żeby te świnie zostały zniszczone. Yes, sir. Przylecieli po Amerykanina. Zawiadam więzienie, że mają być gotowi do transportu więźnia. Może nam posłużyć jako przynęta. Zmobilizować całą obronę przeciwlotniczą i niech dowództwo zlokalizuje wrogie samoloty. Już. Jest taka pasta cenniejsza niż złoto. Pasta na każdy problem. Jest dobra dla każdego. Tak, Signal Integral to kompletna ochrona przed próchnicą, kamieniem nazębnym i chorobami dziąseł. Przyczyną tych problemów są bakterie. A Signal Integral zwalcza je skutecznie i działa przez 18 godzin. To naprawdę królewska pasta. Dowodem tego są jej złote paski. Złoto, nie pasta. Robi wszystko. Signal Integral. Jedna pasta na wszystkie problemy. Patrzcie, ile pyszności. Zjedzmy wszystko. Coś ty, nie oderwałabym się od ziemi. Jestem łakomczuchem, ale wybrednym. Kinder Bueno wystarczy. Kinder Bueno to przyjemność z czekolady i ukrytego pod wafelkiem kremu orzechowego i mleka. Kinder Bueno. Pyszna lekkość. Na pewno masz trzy ulubione osoby, do których dzwonisz bez względu na porę. W dzień czy w nocy. Teraz w Plusie za minutę takiej rozmowy zapłacisz tylko 5 groszy. 5 groszy za minutę. Przez cały rok. Plus GSM. Tak tanio jeszcze nie było. Jeruniek, kto tam sztuko? Ja! Jest tu gdzieś dzwonek? Bo już nie mogę, mnie ręka boli. Jest dzwonek? Nie ma. Sztukej. Kto to? To ja, Potocki. Potocki? Aha. Potocki. Ja, tu Radziwił. Co pana gnimbi? No, ja mnie gnimbi to, żebyście ciule szli, żeby was już nie było. Dobrze, pójdziemy. Od drzwi do drzwi. Ale plama. Dziś o 17.30. Ich życie zupełnie się zmieniło. W domu, w którym mieszkają od 15 lat, zaczęło dziać się coś przerażającego. Tak długo żyję, takiego czego nie doświadczyłam. Konieczna stała się interwencja kościoła. Na miejsce niesamowitych zdarzeń został skierowany egzorcysta. Nie do wiary. Dziś o 22.40. Wyrok zapadł. Dwóch agentów CIA ma zginąć. Odkryto ich tożsamość. Ktoś dopuścił się zdrady. Ktoś, komu najbardziej ufali. Peter Strauss i Robert Mitchum. Szpiegowski spisek, który wstrząsnął światowymi mocarstwami. Braterstwo Róży. We wtorek i czwartek o 17.15. Marzycielski pogromca wiatraków, czyli najdzielniejszy z rycerzy. Jego wierny sługa Sancho Panza oraz Dulcinea. Dla jednych zwykła dziewczyna, dla innych romantyczna heroina. John Lithgow, Bob Hoskins, Izabela Rossellini. W najnowszej adaptacji powieści Cervantesa. Don Quixote. W czwartek o 9.45. Trwa wojna północy z południem. Spokojny farmer nie chce mieszać się do walki. Ale gdy giną jego najbliżsi, może zrobić tylko jedno. Przystąpić do bandy rzezimieszków i sam spróbować wymierzyć sprawiedliwość. Western w reżyserii Clint Eastwooda. Wyjęty spod prawa Josie Wales. W czwartek o 14.45. Patrycja czy Wojtek? To od ciebie zależy, kto z nowych mieszkańców opuści w niedzielę dom Wielkiego Brata, a kto będzie mógł pozostać w nim dłużej. Jeśli chcesz, by dom opuściła Patrycja, wyślij SMS o treści 13 pod numer 7222
lub zadzwoń pod numer 0700 688 013. A jeśli chcesz, by wyprowadził się Wojtek, wyślij SMS o treści 14 lub zadzwoń pod numer 0700 688 014. Abonenci Idei mogą również zadzwonić gwiazdka 7222. Plusa GSM 0605 706 222, Ery 608 907 222. Dzwoń i wybieraj. Więcej szczegółów w tygodniku Big Brother w internecie pod adresem www.bigbrother.tvn.pl oraz na 111 stronie TVN. Dobra, Chad. 80 mil do biliard. Sprawdź stan uzbrojenia. W tym tygodniu w domu Wielkiego Brata rządy przejął Mały Brat. On i jego asystent wprowadzili nowe porządki. Co Gulczas z Klaudiuszem kazali robić pozostałym mieszkańcom? Nie będę na piekło dawał! Żeby mnie dotykał, żeby mnie gościł. Lubię kłosko. Big Brother Night. Dziś o 18. Zdążymy? Chyba, że z prędkością ponad dźwiękową. Długo jeszcze? Coś ty się tak przyczepił do tych pieniędzy. Ty! Bo ci klisza pęk! Nie widziała pani tych kopert. Z pieniędzmi na pielgrzymkę. Miasteczko. W poniedziałek o 21.40. Wyrok zapadł. Dwóch agentów CIA ma zginąć. Odkryto ich tożsamość. Ktoś dopuścił się zdrady. Ktoś, komu najbardziej ufali. Peter Strauss i Robert Mitchum. Szpiegowski spisek, który wstrząsnął światowymi mocarstwami. Braterstwo Róży. We wtorek i czwartek o 17.15. Marzycielski Pogromca Wiatraków, czyli najdzielniejszy z rycerzy. Jego wierny sługa Sancho Panza. Oraz Dulcinea. Dla jednych zwykła dziewczyna, dla innych romantyczna heroina. John Lithgow. Bob Hoskins. Izabela Rossellini. W najnowszej adaptacji powieści Cervantesa. Don Quixote. W czwartek o 9.45. Pojawiły się nowe poszlaki w sprawie dwóch policjantów odsiadujących wyrok za morderstwo. Tango i Cash zostali skazani za zabójstwo członka mafii. Aresztowano ich na miejscu zbrodni. Dowodem w sprawie była taśma z zarejestrowanymi rozmowami policjantów. Adwokat zakwestionował jej wiarygodność. Podejrzewa, że istnieje druga taśma z autentycznym nagraniem rozmów skazanych. Telewizja TVN i policja poszukują takiej kasety magnetofonowej. Bierzemy pod uwagę każdą sugestię dotyczącą miejsca przechowywania taśmy lub osób, które mogą być w jej posiadaniu. Prosimy o zgłaszanie wszelkich informacji drogą elektroniczną na adres tangoicash@tvn.pl. Powtarzam, tangoicash@tvn.pl. Być może dzięki Państwa pomocy znani policjanci zostaną oczyszczeni z zarzutów i powrócą do swoich codziennych obowiązków. Sylwester Stallone i Kurt Russell jako Tango i Cash w piątek o 21.40.